kochani! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Dzisiaj pobawiłyśmy się troszkę w stylistki mody, ponieważ naszym zadaniem było wyszykowanie się, zrobienie z siebie kobiet żyjących w latach 50., które ubierały się w stylu pina. Tak, one emanowały kobiecością, charakterystycznymi elementami ich stylizacji były pięknie upięte włosy. Bardzo często właśnie takie kobiety miały taką opaskę, często miały właśnie taki rulon na głowie. Oczywiście nie mogło zabraknąć kresek namalowanych eyelinerem oraz czerwonych ust. No i do stylizacji naszych włosów użyłyśmy kosmetyków marki Mila, ponieważ właśnie ich grafika, ich stylistyka bardzo nawiązuje do stylu retro. A więc pomyślałyśmy, że to jest fajne połączenie. Właśnie w filmie, w którym prezentowałyśmy te kosmetyki, mówiłam Wam, że mam pomysł na fajny film, więc mam nadzieję, że docenicie nasze starania i dacie łapkę w górę. No a teraz zobaczcie, jak robiłyśmy to krok po kroku. Punktem wyjścia do zrobienia pięknej fryzury jest umycie włosów. Ja używam szamponu Repair, ponieważ jest on przeznaczony do włosów matowych, łamliwych, osłabionych przez zabiegi chemiczne, splątanych i trudnych w codziennej stylizacji. Takie właśnie są moje włosy, więc taki szampon wybrałam. Po umyciu włosów używam odżywki Repair po to, aby wzmocnić efekt. Po zastosowaniu takiej odżywki moje włosy są mocniejsze, pełne blasku i łatwiejsze do ułożenia. A ja do pielęgnacji swoich włosów wybrałam linię Antifrizz, ponieważ moje włosy się puszą, ciężko je ułożyć, więc te kosmetyki są idealne. Bez odpowiedniej pielęgnacji żadna fryzura się nie uda. Na umyte włosy nakładam olejek arganowy Antifrizz, aby moje włosy były jeszcze bardziej gładkie i błyszczące. Po zdjęciu swojego pięknego niebieskiego ręcznika z głowy zaczynam lekko suszyć włosy, ale naprawdę tak lekko, ponieważ jeszcze muszę nałożyć piankę po to, aby moje włosy zyskały na objętości. No i następnie suszę te włoski, rozczesuję. I tak wygląda cała ta pielęgnacja, tak wygląda całe to przygotowanie do stworzenia super fryzury z lat 50. Zwróćcie uwagę na moje piękne, gładkie włosy. Od razu wyglądają zdrowiej. Teraz grzywkę związuję gumeczką po to, aby mi nie przeszkadzała. No i z reszty włosów tworzę pięknego kucyka. Następnie wkładam rozpychacz. Ściskam gumeczką. Włosy, które mi wystają, obwiązuję wokół koka. Gdzie wpinam wsuweczki, żeby fryzura była trwalsza. Dokładnie to układam. No i teraz zdejmuję gumeczkę z grzywki.
Zawijam ją w taki rulonik, spinam wstawkami, wpinam do koka. No i zawiązuję opaskę na głowie. Tą fryzurę jeszcze poprawiam. No i spryskuję lakierem. Niewiele można zrobić z tak krótkich włosów. Postanowiłyśmy z Pauliną, że zrobimy taki rulon na mojej głowie. Oczywiście, aby fryzura się trzymała, to musiałam użyć pijanki. Jak widzicie, nie mogłam poradzić sobie sama, więc musiałam poprosić Paulinę. Dzięki niej mogę mieć fryzurę w stylu pin-up. Zbieramy włosy z czubka głowy i nakładamy na wałek. Musi wyjść nam właśnie taki jeden blok. Resztę włosów suszę i modeluję. Wyciągam wałek. No i już mamy taki piękny lok na czubku głowy. Oczywiście ostatnie poprawki i jest super. Bez makijażu. I z makijażem. Jak myślicie, pięknie wyglądamy? Jak Wam się podoba nasz pin-upowy look?